59. plebiscyt sportowy Gazety Lubuskiej. Witam Państwa w Międzyrzeczu. Rozpoczynamy wręczenie nagród najpopularniejszym sportowcom powiatowym oraz wojewódzkim. Pierwsze miejsce finału wojewódzkiego w kategorii trener roku, pan Jerzy Zarzycki. No, jestem zaszczycony tym, co się tu stało, jak zostałem wyróżniony. A jak się to robi? To trzeba ileś lat pracować, musi być ciągłość. Na pewno trzeba mieć do tego i zacięcie, lubić to robić, no i poświęcać temu naprawdę dużo pracy. Sportowy z 2021 roku. Przed nami miejsce czwarte, a to miejsce, tę pozycję zajmuje Rafał Gąszczak. Jest na pewno lekki niedosyt, bo zawsze jakby moją ambicją jest to, żeby sięgać po najwyższe stopnie podium. Tak samo tutaj w plebiscytach zawsze chcę być się pierwszym, no ale jestem zadowolony z tego wyniku jak najbardziej. Czuję się doceniony, czuję, że doceniony został mój sport, więc jak najbardziej tutaj cieszy mnie ten wynik. Ale jak wiadomo, lekki niedosyt jest. W województwie lubuskim roku 2021 według kapituły składającej się z fachowców, sportowców i wielu innych osób znających się naprawdę na sporcie, najlepszym lubuskim sportowcem minionego roku zostaje kajakarka AZS AWF Anna Puławska. Zadawałem sobie pytanie, bo też uczestniczyłem w pracach kapituły, czy tym razem znowu ta szala przechyli się na stronę żużla. Ale w tegorocznej edycji zabrakło amunicji, zabrakło argumentów. Oczywiście Bartek Zmarzlik potem, no tutaj wiele nie trzeba mówić i tłumaczyć. On mógłby zająć pewnie pierwsze miejsce, ale zwyciężyły sporty olimpijskie i chyba tak jest dobrze, bo ranga medalu olimpijskiego została utrzymana. Kapituła chyba potwierdziła swój profesjonalizm, tak tutaj słyszę, więc myślę, że jest dobrze.